Cześć. W tym krótkim wideo pokażę Ci, zrobię taki jakby przegląd tego, jak wygląda nasze forum e-biznesy.pl. Zaczynamy. Spójrz. Strona główna forum i w zasadzie stronę główną forum głównie tutaj przejrzymy. U góry mamy tytuł forum. Mamy dwa linki, specjalnie umieściłem dwa linki do dwóch moich innych serwisów, żebyś mógł łatwo do nich zajrzeć, zobaczyć, że tak powiem, co na nich słychać. Nawet nie wchodząc na nie, będziesz wiedział, jaki jest ostatni artykuł lub film. Czyli mamy co nowego na krzywy.pl, na, przepraszam, e-biznesy.pl, czyli na moim blogu e-biznesowym. Tu akurat jest artykuł cross-selling i upselling. Jeśli go klikniesz, otworzy się nowa karta, zakładka w przeglądarce właśnie z tym artykułem. A pod spodem mamy zajrzeć także na wideoblogceleber.pl, czyli znowu możesz przeczytać, jaki jest najnowszy film na celeber.pl, kliknąć i znowu przejść na wideobloga i sobie ten filmik obejrzeć. Dalej mamy nagłówek forum. Oczywiście nagłówek forum jest klikalny. Jeśli go klikniemy, przechodzimy na stronę główną forum, jeśli jesteśmy na jakiejś podstronie. Jeszcze jednym linkiem do strony głównej jest tutaj napis strona główna obok domek. Również możemy kliknąć, przejść do strony głównej. Tutaj mamy przycisk powiększania i pomniejszania czcionki. Zobacz, klikam. Jeśli na przykład ta czcionka, którą masz w tej chwili, Ci się nie podoba, jest za mała na przykład lub za duża, klikasz i czcionka Ci się powiększa lub ewentualnie pomniejsza. Dosyć przydatne, jeśli ktoś potrzebuje sobie powiększyć lub pomniejszyć czcionkę, bo na przykład nie widzi zbyt małych znaków, chce mieć większe, klika. Dalej w obrębie tej samej belki mamy dział FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań, dział Szukaj, gdzie możemy sobie przeszukać nasze forum przez różne słowa kluczowe. Przycisk Zarejestruj się. Ja w tej chwili jestem wylogowany z mojego konta, więc tak jakbym był userem, zwykłym userem przeglądającym to forum, bo trafiłem na przykład z Google na nie. Więc jest przycisk na czerwono, żeby się wyróżniał. Zarejestruj się. Gdy go kliknę, oczywiście otwiera się najpierw, powiedzmy, taka klauzula do potwierdzenia, że takie warunki, powiedzmy, użytkowania tego forum. Gdy się na nie zgodzę, przechodzę do zakładania konta. No, ty już najprawdopodobniej masz konto na forum, więc to jakby ciebie nie dotyczy. Dalej jest przycisk Zaloguj, czyli podajemy pełną nazwę użytkownika oraz hasło, które mamy. Tutaj możemy zaznaczyć Zaloguj mi automatycznie przy każdej wizycie. Bardzo wygodne. Wtedy jak jutro otworzysz komputer, wejdziesz na forum, będziesz automatycznie zalogowany. Możesz również ukryć twój status w sesji, ale myślę, że nie ma zbytniego sensu tego używać. Więc logujemy się i warto po prostu włączyć automatyczne logowanie przy każdej wizycie. I niżej mamy jeszcze nad forami, bo de facto na forum poszczególne te główne kategorie nazywane są forami. My możemy je nazywać kategoriami głównymi i podkategoriami. Tak będzie wygodniej i bardziej, że tak powiem, logicznie. I teraz jeszcze nad tymi tutaj kategoriami mamy zobacz posty bez odpowiedzi, czyli jak chcesz zobaczyć posty czy wątki, w których jeszcze nie ma żadnych odpowiedzi do pierwszego postu w danym wątku, to możesz tak, tym linkiem przejść do takich wątków. Zobacz aktywne tematy, czyli takie, w których się, że tak powiem, dużo dzieje i możesz również kliknąć nieprzeczytane posty. I teraz zobacz, co mamy niżej. Mamy forum ogólne, czyli nazwijmy to takimi działami lub głównymi kategoriami, czyli mamy forum ogólne, mój e-biznes, przy każdej zauważ jest ikonka charakterystyczna dla danego działu, strefa webmastera, webdesignera, czyli wszystko związane z tworzeniem stron internetowych, pozycjonowanie i optymalizacja, osobny dział, e-reklama, e-marketing, e-promocja, oczywiście pozycjonowanie niby jest częścią, powiedzmy, powinno być teoretycznie pod tym działem e-reklama, e-promocja, e-marketing, natomiast generalnie jest to dość duża dziedzina wiedzy i chcieliśmy ją tutaj po prostu wyróżnić, chciałem ją wyróżnić na tym forum, więc pozycjonowanie jest po prostu osobnym działem. I mamy jeszcze taki dział, nazwijmy to wiedzowy, nie po polskiemu się wyrażę, czyli wiedza i własny rozwój. Zaraz jeszcze powiem parę zdań o tym, co mamy niżej. Natomiast spójrz jeszcze, to są główne działy czy kategorie. Pod nimi mamy informację, ile jest tematów, czyli wątków po prostu, ile postów w danej kategorii. Mamy fajną informację, kto napisał ostatni post w tym dziale, czyli tutaj akurat forum ogólne i kiedy. Czyli na przykład 26 minut temu oznacza, że przed chwilą ktoś napisał. To też może być ciekawa informacja, bo wiesz, że to jest bardzo świeży post, więc możesz sobie, powiedzmy, do niego dotrzeć i zobaczyć, co to jest. I pod spodem, jak mówiłem, są podkategorie, czyli na przykład nowości, aktualności na forum. Zobacz, bardzo ciekawe rozwiązanie wprowadziłem, że taką czcionką bardziej wyszarzoną, żeby nie przeszkadzała, jest opisane, co jest w danej podkategorii, czyli nowości, aktualności na forum, co nowego na forum, nowe działy, funkcjonalności, zmiany, komunikaty, propozycje. Czyli zobacz, z jednej strony dla usera jest to fajna informacja, bo wie, czego może się spodziewać w tym dziale. Mało tego,
jest to dla niego informacja o czym i w jaki sposób powinien pisać w danym dziale, żeby też nie mieszał powiedzmy tematów i nie pisał w złych działach, w złych kategoriach, to ma tutaj wskazówkę, czego dotyczy dana podkategoria. A dodatkowo jest to świetna sprawa, jeśli chodzi o Google, bo zobacz, w tym momencie jak Google zagląda nasze forum, indeksuje je, to nie widzi po prostu linków, zbioru linków jeden po drugim, tylko niejako zdania, można powiedzieć, splecionym linkiem z odpowiednim anchor tekstem. Czyli od strony pozycjonerskiej to jest bardzo ciekawy zabieg. Wykorzystaj go, jeśli możesz, w jakiś sposób. Więc przejdźmy niżej. Tak jak mówię, w tym wideo omawiam tylko stronę główną forum. Tu mamy również miejsce na zalogowanie się, czyli możemy zalogować się u góry i możemy zalogować się tutaj na dole. Mamy fajną informację, kto jest na forum, czyli ilość użytkowników. Mamy też informację, kiedy było najwięcej użytkowników, czyli 27 osób było 28 czerwca 2010 roku. Mamy informację, jacy zarejestrowani użytkownicy są w tej chwili na forum. No to wynika, że jest dwóch zarejestrowanych, dziewięć kolejnych osób, czy ewentualnie skryptów automatycznych typu Google Bot, to są goście, tak? Nie zalogowani użytkownicy. Administratorzy na naszym forum są oznaczani takim, nie wiem jaki to jest kolor, bo jestem facetem, bordowy, niech będzie bordowy. Moderatorzy na kolor zielony. Mamy jeszcze informację, kto ma dzisiaj urodziny. No dzisiaj widzisz raz, dwa, trzy, cztery osoby aż mają urodziny. Oczywiście to trzeba podać w swoich danych użytkownika, swoją datę urodzenia, żeby to coś takiego mogło się wyświetlić. Mamy dwa fajne przyciski. Tych przycisków tutaj będzie więcej, ale w tej chwili, gdy nagrywam to wideo, są dwa, czyli szczegółowe statystyki i regulamin forum. Kliknijmy może regulamin forum. Zobacz, mamy osobną podstronę. Możemy na tej podstronie wrócić do strony głównej forum, klikając nagłówek lub strona główna i mamy regulamin forum. Zapoznaj się z tym regulaminem, bo użytkowanie forum niejako jest za zgodą, czy za potwierdzeniem, że zgadzasz się z tym regulaminem. Oczywiście nie musisz go czytać, on jest dosyć długi, natomiast nie zdziw się, jak zrobisz coś nie w porządku na forum, naruszysz ten regulamin, to po prostu ja jako administrator, czy któryś z moderatorów powoła się na ten regulamin, na któryś punkt, zwracając ci uwagę, czy prywatną wiadomością, czy ewentualnie wprost na forum w postaci postu, czy wpisu w twoim poście, bo też takie coś czasami praktykujemy, że edytujemy post użytkownika i dopisujemy coś w nim, często zaznaczając to na zielono jako moderator, czy ewentualnie na ten bordowy kolorze administrator. I tutaj mamy osoby, które się podpisują oczywiście pod tym regulaminem, czyli ja jako administrator i w tej chwili jest sześciu moderatorów, czy osoby moderujące, bo moderatorem jest również Ela Kalinowska, czyli kobieta, generalnie faceci, ale mamy również jedną dziewczynę. Wróćmy na stronę główną forum. Tutaj mamy jeszcze opis, ile jest wszystkich postów na forum, ile jest wszystkich tematów, ile jest wszystkich użytkowników i kto ostatni został zarejestrowany, czyli też możesz rzucić okiem i od razu widzisz, czy od twojej ostatniej wizyty ktoś nowy przybył, czy nie. Powiem ci, że około 3 osoby dziennie statystycznie nowe rejestrują się na naszym forum, więc całkiem sporo. Rocznie teoretycznie około 1000 osób nowych przybywa na nasze forum. Oczywiście pewnie jakaś garstka również rezygnuje, czy przestaje użytkować nasze forum, ale jak widzisz, forum się świetnie rozwija. I znowu kolejny zabieg, no, oczywiście głównie pod pozycjonowanie, troszkę pod użytkowników. Wprowadziliśmy na stronie głównej forum oraz w głównych działach i poddziałach artykuły. Czyli zobacz, nie sama treść na zasadzie niemal same linki, bo na forum często jest masa linków, mało treści i mało treści tematycznej, bo czasami są wątki po prostu, czy podstrony typu kategoria, no składające się z linków, z ilości treści, a natomiast jeśli chodzi o wątki czy posty, to jeszcze czasami ludzie piszą nie na temat, prawda? Czyli wątek jest na temat pozycjonowania, a nagle schodzi rozmowa na luźne pogawędki. No i wtedy Google widzi, że to jest niezbyt tematyczne. Natomiast zobacz, ten zabieg sprawia, że Google indeksuje fajną treść zoptymalizowaną pod Google, tak? Pod siebie samego. Czyli mamy tutaj taki artykuł na stronie głównej, po prostu o e-biznesie, wstawione jeszcze dwa obrazki, żeby to ładniej wyglądało. To jest zabieg głównie pod Google, to jest mój taki pomysł. I mamy dolną belkę forum, znowu link do strony głównej. No, kilka dodatkowych informacji nie są zbyt teraz istotne dla nas. Mamy jeszcze mapę strony i mamy stopkę, kilka linków również w stopce. Czyli tak wygląda strona główna forum i ogólny taki zarys tego, jak wygląda nasze forum. Dziękuję za oglądanie.